Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się w restauracji Tandem, a naszym dzisiejszym gościem jest Rafał Swaczyna, założyciel i koordynator Sceny Kotłownia. Witaj, Rafał. Dzień dobry. W ubiegłym miesiącu obchodziliśmy okrągłą 10. rocznicę Sceny Kotłownia. Jak oceniasz te 10 lat? Pozytywnie. Przede wszystkim dużo ciekawych rzeczy żeśmy zrobili. Plakaty na mieście, które żeśmy rozrzucili z okazji 10-lecia, pokazują nasze osiągnięcia. Powiem szczerze, że sam byłem zaskoczony ilością nazbieranych przedstawień, premier, ilości odwiedzin naszej sceny, wyświetlonych filmów, gości. No, przez 10 lat się trochę tego nazbierało. I myślę, że te plakaty nasi mieszkańcy zauważyli, bo one tam są naprawdę wszędzie. Jeżeli ktoś nie zauważył, to może jeszcze zauważy. A z czego jesteś najbardziej dumny? Myślę, że z tego, że nasza grupa po tylu latach ma już jakąś pozycję. Staliśmy się rozpoznawalną marką na terenie tego miasta. A przede wszystkim tym, że zaczęli do nas przychodzić ludzie z różnych środowisk, w różnym wieku. Przychodzą do nas ludzie nawet nie związani z aktorami, którzy grają na scenie, co w teatrach młodzieżowych, amatorskich jest jakimś ewenementem na skalę kraju. I to myślę, że to jest jedno z największych osiągnięć, że właśnie przychodzą do nas ludzie, którzy po prostu chcą przyjść do teatru na jakiś spektakl i nie interesuje ich, czy to jest znajomy, czy syn, czy córka, tylko po prostu przychodzą, aby na chwilę się zatrzymać i otrzymać jakąś rozrywkę na lepszym poziomie. No jak oceniasz życie kulturalne w Ostrowi na przestrzeni lat? No co się zmieniło, patrząc na tą waszą działalność, prawda? Czy teatr zmienia życie ludzi, prawda? Życie mieszkańców, czy edukuje, czy właśnie w Ostrowi to jest zauważalne w takim małym mieście? Czy ogólnie rozwój w ciągu tych 10 lat, bo to minęła jak pewna dekada, to widać rozwój. W ciągu tych 10 lat powstała scena przy bibliotece, powstała nowa scena w Ogródku Jordanowskim, powstaliśmy my, powstały wszelkie różne inicjatywy, z którą wychodzi Miejski Dom Kultury na zewnątrz. Dlatego, że jak ja byłem w liceum, to na ogół wszystkie zajęcia, które były w różnych tam ośrodkach kultury tutaj na terenie Ostrowi, czy biblioteka, a tak naprawdę biblioteka wtedy nie działała też na zewnątrz, a teraz bardzo aktywnie działa. Widzę dużo więcej propozycji dzisiaj dla mieszkańców miasta, niż to było 10 lat temu. To widać jest. Znaczy myślisz, że to jest poniekąd wasza zasługa? No, może tak, troszeczkę dlatego, że pokazaliśmy jakąś ścieżkę, że można nie tylko skupiać się na zajęciach w środku, gdzie prowadzi się zajęcia, a nie ma efektu na zewnątrz. Nie tworzy się jakiegoś rodzaju produktu, który można pokazać mieszkańcom miasta. Na ogół kiedyś było tak, że robiło się i pokazywało się tylko najbliższym rodzicom. A na dzień dzisiejszy jest dużo propozycji dla ludzi z miasta, którzy nie są w ogóle związani z ośrodkiem kultury, a jednak chcą przyjść, chcą uczestniczyć ze względu na to, że jest dla nich propozycja. Mhm. I przyjeżdżają przecież do Ostrowi teraz kabarety, jakieś są spotkania z poezją, wieczory. Nawet tutaj w Tandemie są teraz spotkania kulturalne, więc to życie kulturalne w Ostrowi cały czas się rozwija i myślę, że to idzie w dobrym kierunku cały czas. Tak, mówiłeś, że jakieś inicjatywy są, znaczy są jakieś rzeczy inicjowane, prawda, kulturalne w naszym mieście i one nie są rozwijane. Skąd w tobie jest tyle determinacji, żeby to cały czas rozwijać, żeby cały czas dbać o tą scenę? No to jest trudne pytanie. Nie wiem, po prostu tak jest. Jak człowiek, ja jestem takim człowiekiem, że jeżeli się czegoś podejmuje, to idę na całość. I ciężko potem mi zawrócić z tej drogi. Ale chciałbym, żeby to, co młodzież, która pracuje nad tym, czy to podstawówka, czy gimnazjum, czy liceum, teraz już nawet studenci, pracują nad czymś długo i ciężko, to żeby potem zbierało to jakieś, żeby były z tego jakieś owoce, tak? Żeby można było to pokazać, żeby można było się tym pochwalić i zaprezentować to szerszej publiczności, a nie tylko napracować się pół roku nad premierą, zagrać raz, dwa razy i zapomnieć o temacie. Mamy spektakle w repertuarze, które zagraliśmy po 100 razy i myślę, że to jest ciekawsza propozycja dla następnych osób, które do nas przychodzą, że wiedzą, że wkładając dużo w to pracy, efekt jest współmierny do jakości wykonywanych działań przed premierą na przykład. Bo to jest dla mnie to jest ważne, żeby mieć tą świadomość, że to nie idzie gdzieś w gwizdek, że to tylko są jakieś ćwiczenia, tylko są jakieś konkretne wymierne efekty, co potem daje jakieś korzyści, jakieś dumy, jakiejś satysfakcji z tego działania.
A co jest waszą inspiracją, twoją inspiracją do tworzenia spektakli? Bo ty je reżyserujesz, prawda? Tak. Na razie do tej pory tylko jeden reżyser był w Kotłowni i rzeczywiście wszystkie spektakle wyreżyserowałem. A... Czy spektakle, czy ten repertuar jest dobierany pod gusta ostrowskiej publiczności, czy to jest jakieś wasze? A to jest marzenie każdego teatru, żeby trafić spektaklem w gust publiczności, która przychodzi. I myślę, że to jest też jedno z kryterium, żeby spektakl podobał się publiczności i żeby ta publiczność mogła przyjść i zobaczyć, wyjść i powiedzieć, że jeszcze tu wrócę. To jest, myślę, że dla każdego teatru jest to jedno z ważniejszych kryterium. Ale my dobieramy spektakle przede wszystkim pod ludzi, którzy są w grupie. Czyli myślę nad tym, czy te osoby, które są dzisiaj w grupie, są w stanie zagrać ten spektakl, czy nie jest w poziomie za trudny, czy tematyka odpowiada. No, wczoraj na przykład przeczytałem naszą klasę Tadeusza Swobodziarka i wiem, że takich spektakli no, z młodzieżą nie wystawię, bo porusza temat jedwabnego. I myślę, że dla młodzieży jest tematyka za ciężka, za trudna, ale też i zbyt kontrowersyjna, myślę też dla naszego miasta, więc też się patrzy pod kątem, co można wystawić. Z 5 lat temu wystawiliśmy Ptaka Szaniawskiego, gdzie troszeczkę żeśmy ośmieszyli samorząd lokalny i ten spektakl cieszył się dużym powodzeniem. Ale wtedy chyba nie myślałem nad konsekwencjami tego spektaklu. Bardziej myślałem właśnie, że młodzież, która jest dzisiaj, spokojnie może zagrać ten spektakl i publiczności może się to spodobać. Więc inspirację czerpię z czytania dużej ilości lektury. To, co mi wpadnie w rękę, spodoba mi się i w głowie dopasuje sobie ludzi, którzy są w Kotłowni, to wtedy to wchodzi w repertuar. A czy oprócz grania na scenie Kotłownia zajmuje się czymś jeszcze? Kotłownia, oprócz tego, że gramy w Ostrowie, to gramy również w innych miejscowościach. Jeździmy na festiwale różnego rodzaju i na mniejsze, i większe, dalej, bliżej. A oprócz tego nasza Kotłownia rozwinęła się w ciągu 10 lat. Nie zajmujemy się tylko działalnością teatralną, ale również i prowadzimy klub filmowy, gdzie wyświetlamy bezpłatnie filmy dla mieszkańców. Prowadzimy zajęcia taneczne, mamy różne kluby zainteresowań, czy to kluby karciane, czy tam grają tak zwane roleplay game, czy po prostu się spotykamy towarzysko naszą grupą. Więc nasza działalność poszerzyła się o różne dziedziny kulturalne. Staramy się, żeby to były dziedziny, których nie ma w innym miejscu, żeby nie tworzyć jakiejś konkurencji dla Miejskiego Domu Kultury czy dla biblioteki. Staramy się współpracować i wypełniać naszymi zasobami, naszymi możliwościami to, czego brakuje, a mogłoby być ciekawe na mieszkańców naszego miasta. A czy spotkałeś się z podobnymi inicjatywami w takich małych miastach, jak Scena Kotłownia, jak taki teatr w małym mieście? Nie. Nie spotkałem się... Jesteśmy ewenementem, tak? Jesteśmy ewenementem przede wszystkim z jednego powodu, bo teatrów amatorskich, które grają na tak wysokim poziomie, które mają profesjonalnego reżysera, są takie teatry, ale one najczęściej są przy szkołach, przy Domu Kultury, w jakichś ośrodkach, a nie mają pewnej niezależności samoistnienia. My jesteśmy jedną, jedyną grupą w Polsce, która ma swoje miejsce, sama działa, niezależnie i tworzy spektakle, gdzie jak jedziemy gdzieś na festiwal, jesteśmy zauważeni, jesteśmy docenieni za to, co robimy. I to jest taki jeden nasz as w rękawie, jak gdzieś wyjeżdżamy też na zewnątrz. To jeżeli tak zastanowić, czy są takie grupy amatorskie, które działają niezależnie, to nie ma. Nie ma. Jesteśmy jedną, jedyną grupą w Polsce, a może i dalej. Czy Kotłownia ma jakieś problemy? Czy jakieś problemy, z którymi musi się zmagać? Bo wiadomo, że no, nie jest tylko pięknie, prawda? Zgadza się. Problemów jest dosyć dużo. Podstawowym problemem to myślę, że każdy dzisiaj w kulturze ma ten problem ze względu na cięcia budżetowe, ma problem z finansami, ale oprócz tego mamy problem również z kadrą obsługi naszych wydarzeń, dlatego że jesteśmy instytucją pozabudżetową, nie otrzymujemy subwencji z miasta czy z powiatu. Pomagają, owszem, ale to są środki, które wystarczają na takie najbardziej potrzebne, na najbardziej takie podstawowe rzeczy,
więc to jest jeden z naszych problemów. A drugi problem to, że nie mamy kadry. Nie mamy sprzątaczki, nie mamy sekretarki, która by odbierała cały dzień telefony na rezerwacje. I wszystko musimy zorganizować sami. Nie mamy po prostu pracowników, którzy pracują po 8 godzin dziennie i są w stanie przygotować super świetne imprezy dla naszych mieszkańców. To, co wszystko jest wytworzone w kotłowni przez te 10 lat, to jest nasza społeczna praca, można powiedzieć, wolontariuszy, czyli naszych aktorów i nie tylko aktorów, bo również i z innych dziedzin, do takiej pracy. Z czego się utrzymujecie? Utrzymujemy się z... przede wszystkim z naszych spektakli. To jest podstawowa nasza działalność. Ze składek, które widzowie wrzucają do naszej puszki po spektaklu. Tak, są dobrowolne wpłaty. Utrzymujemy się dzięki naszym sponsorom, których na terenie miasta jest coraz więcej. To są sponsorzy, którzy nie tylko dają wkład finansowy w naszą działalność, ale przede wszystkim wkład rzeczowy. Jest dużo firm w Ostrowi, które z własnej woli, chęci, potrzeby pomagają nam, czy dostarczają nam drewno, czy dają nam szkło, czy pomagają zrobić scenografię, czy rodzice naszych aktorów, którzy pomagają w stworzeniu strojów i wyszukiwaniu różnego rodzaju rekwizytów po strychach, czy po piwnicach. To są nasze główne takie przychody, czyli działalność ze spektakli i sponsorzy. To są takie podstawowe dwie dziedziny, które trzymają nas finansowo jeszcze w kupie. U Was gra większość młodych ludzi, którzy są w gimnazjum, w liceum. A co dzieje się w chwili, kiedy kończą tą szkołę średnią i wyjeżdżają na studia? To dla nich jest duży problem i dla nas jako grupy również, bo w momencie, kiedy człowiek jest w kotłowni powiedzmy 8 lat, jest kształcony przeze mnie przez 8 lat prowadzony, no to ja już mam wykształconego dobrze aktora, który mógłby właśnie w tym momencie zacząć grać spektakle poważniejsze z ciekawszego repertuaru. A pojawia się problem, że musi iść na studia. A w Ostrowi, no, studia dla tych ludzi, no, w Ostrowi nie ma takich studiów, bo to są osoby, które są ambitne, mają dobre oceny w szkołach i chcą pójść na jakieś studia dzienne, najczęściej do Warszawy. I staram się teraz w trakcie tego dziesięciolecia myślę, jaką stworzyć propozycję dla tych ludzi starszych, żeby w jakiś sposób ich przyciągnąć z powrotem do tego miasta, żeby mogli dalej realizować się w swojej pasji, bo to są osoby, które nie chcą zrezygnować z teatru. Może nie wiążą sobie przyszłości z aktorstwem, z teatrem profesjonalnym, ale na tyle poczuli bakcyla teatru w trakcie bycia w grupie tej młodzieżowej kotłowni, że chcieliby dalej to kontynuować. Jesteśmy w trakcie właśnie takiego projektu, który ma za zadanie zaangażowanie tych starszych ludzi z kotłowni, dać jako propozycję, żeby dalej mogli się realizować w swojej pasji i hobby, ale jednocześnie, żeby to nie było takie dziecięce już działanie. Mówisz o powrocie do Ostrowi młodych ludzi, prawda? O tym, że chcesz przyciągnąć tych, którzy wyjechali z Ostrowi, z powrotem, a sam nie mieszkasz w Ostrowi. Nie mieszkam w Ostrowi na to co dzień. Czym się teraz zajmujesz? Aktualnie jestem na studiach. Ze względu na to, że kotłownia cały czas w poziomie swoim rośnie, w pewnym momencie się zorientowałem, że może dojść do takiego momentu, że moja wiedza, którą nabyłem do tej pory, może być niewystarczająca na ciągłe rosnące zapotrzebowanie naszego teatru i podjąłem studia na Wydziale Reżyserii w Akademii Teatralnej w Warszawie, aby dalej szkolić swój warsztat, tym razem reżyserski, już nie aktorski, ale podjąłem studia reżyserskie, aby te spektakle, które tworzymy, mogły potem wyjść na zewnątrz, żeby miał partnerów, prawda, w Polsce do rozmowy na temat teatru, aby też moja osoba się rozwijała w dziedzinie teatru. Ale tak naprawdę to chyba to zrobiłem szczególnie dla tych ludzi, którzy są w grupie, żeby móc im zaproponować jeszcze więcej. Żeby nie stanąć w pewnym momencie, że gdzieś już dochodzę do jakiejś granicy. I takie moje było główne założenie pójścia na studia, żeby wykształcić się na profesjonalnego reżysera. A poza studiowaniem, czy grasz gdzieś w Warszawie?
Nie, nie. Ja, jeżeli chodzi o aktorstwo, to zrezygnowałem zupełnie z aktorstwa, tak jak większość profesjonalnych reżyserów, dlatego że większość reżyserów to są aktorzy po studiach aktorskich, którzy w pewnym momencie podjęli decyzję, że od dziś jestem reżyserem i myślę, że ja tą decyzję też już podjąłem. Więc jeżeli gram, to już naprawdę rzadko, po znajomości ktoś mnie tam poprosił, że Rafał, akurat pasujesz, mógłbyś zagrać w tym spektaklu, bardzo cię proszę, albo gdzieś tam w jakiejś etiudzie, to wtedy mówię, no dobrze, to nie ma problemu, ale ogólnie nie chodzę za tym, nie staram się i nie szukam grania po teatrach czy w filmach. Zupełnie się z tego już wyłączyłem. To w takim razie może powiesz, jak można dołączyć do waszej grupy? A można. Można w różny sposób. Przede wszystkim jest to sposób na tak zwanego znajomego. To znaczy, że bardzo często osoby, które już są w grupie, przyprowadzają kolejne osoby, które wiedzą, że chciałyby się zaangażować w działalność teatralną, może nawet wiążą swoją przyszłość, znaczy marzą o jakiejś karierze aktorskiej jako młodzi ludzie. A czy wszystkim dajecie szansę? Wszystkim dajemy szansę. Znaczy, przede wszystkim jest potrzeba znajomości naszej grupy. To jest podstawa przyjęcia do grupy. To musi być osoba, która oglądała już nasze spektakle, przychodziła do kotłowni, interesowała się tym, co się u nas dzieje. To jest takie pierwsze kryterium zawsze przyjęcia do naszej grupy. Kolejnym takim momentem przyjmowania to były wakacyjne warsztaty teatralne, które co roku organizujemy na Mazurach, gdzie wyjeżdżamy na 2 tygodnie, 24 godziny na dobę zajmujemy się teatrem. I wtedy również się zapisują na te warsztaty osoby spoza naszej grupy. W tym momencie mają okazję też się sprawdzić, prawda? 2 tygodnie żyją teatrem i wtedy mogą też sami zobaczyć, czy interesują się tym, czy nie. Bo ja cały czas spotykam się z ludźmi z tak zwanym słomianym zapałem, gdzie widzą właśnie naszych grających na scenie, o jak fajnie, cudownie, a potem się okazuje, że trzeba w to trochę pracy włożyć i trochę czasu poświęcić. No, taka jest prawda, że żeby zagrać dobry spektakl, to trzeba nad nim popracować. To nie jest tak, że wychodzi się i się gra, co większość tak myśli. Więc po warsztatach teatralnych mogą sprawdzić się i przyłączyć się do grupy. A w najbliższym czasie będzie casting w przyszłym tygodniu, w niedzielę, o godzinie 17, 27 października. Odbędzie się casting. Dla wszystkich otwarty casting, każdy może przyjść. Od 10 roku życia przyjmujemy na ten casting, więc nawet jeżeli są osoby starsze, dorosłe, to zapraszamy na casting. Jeżeli ktoś się sprawdzi, na pewno to zauważymy. I to też jest kolejna metoda na dołączenie do naszej grupy. Miłe jest to, że co jakiś czas mam telefon, maila z zapytaniem, czy można dołączyć do grupy. I ja niestety zawsze muszę w tym momencie odmówić, bo ja nie wyobrażam sobie, że ktoś dołącza, pojedyncza osoba, po prostu w trakcie sezonu. To jest ciężkie, dlatego że my prowadzimy cykl zajęć przygotowawczych, prowadzimy próby i dołączenie tak w trakcie roku jest praktycznie niemożliwe. Jak sobie wyobrażasz przyszłość kotłowni za kolejne 10 lat? O, jak mnie ktoś pytał 10 lat temu, jak sobie wyobrażam to, to ja wtedy powiedziałem, że tak, no, na, tak 5 lat daję i poprowadzę przez 5 lat tą kotłownię i to tak będzie taka na okres studiów, taka zabawa, takie ćwiczenia i tak dalej. No jak widać, po 10 latach dalej to prowadzę, więc jakiś sukces to też można powiedzieć, że to samego mnie również przekonało, że jest sens to prowadzić, jest takie zapotrzebowanie i są osoby, które to odbierają bardzo pozytywnie. A co będzie za 10 lat? Nie wiem. Boję się nawet myśleć. Jeżeli my w ciągu 10 lat rozwinęliśmy się do tego momentu, co jesteśmy teraz, to ja nie wiem, co będzie za 10 lat. Może te osoby, które dzisiaj są w kotłowni, te dorosłe już, będą jeszcze 10 lat starsze, to może się pokusimy o jakieś profesjonalne działania teatralne. I nie wiem. Zobaczymy. Ja tak naprawdę nie myślę kategorią dalekiego planu, bo uważam, że jeżeli chodzi o rzeczy artystyczne, to nie ma co tak daleko odbiegać, bo to jest dekada. W rzeczach artystycznych dekada to jest bardzo dużo. Nie wiem, może do mnie zadzwoni jakiś ktoś znany i mnie wyciągnie stąd. Nie mam pojęcia. To powiedz może na koniec, co teraz możemy oglądać na scenie? W tej chwili cały czas zapraszamy na bajkę dla dzieci pod tytułem Bambuko, co cieszy się dobrym uznaniem.
I też to cieszy, że rodzice w Ostrowi Mazowieckiej z dziećmi przychodzą na spektakl w godzinach wieczornych. Myślę, że to jest taka ciekawa propozycja dla rodziców i dla dzieci, gdzie mogą wspólnie ze swoimi pociechami przyjść i wspólnie przeżyć w teatrze pewne wydarzenie. To jest miłe, jak dzieci wychodzą i ostatnio było powiedziane, że dziecko wychodzi i mówi: rany, jakie to wszystko duże, że to w telewizorze takie malutkie. Nagle okazuje się, że dziecko odkrywa pierwszy raz w życiu teatr i przyzwyczajony codziennie do oglądania w telewizji bajek, nagle się okazuje, że ten teatr dla niego ma ogromny wymiar. Mimo że jesteśmy bardzo małym teatrem, przecież jesteśmy jednym z mniejszych chyba teatrów w Polsce, ale dla takiego dziecka to jest wydarzenie. To jest wydarzenie. Naprawdę dzieci przeżywają to spotkania w kotłowni i to są takie chwile, dla których wiem, dlaczego to robię. Mhm. A dla dorosłych jakaś propozycja? Dla dorosłych w listopadzie przyjeżdża do nas gość. Będzie piosenka aktorska w listopadzie. Cały czas dla dorosłych zapraszamy na różne wydarzenia. Bardzo proszę śledzić nasz repertuar. No i spektakle cały czas gramy dla młodzieży, i dla dorosłych, i dla dzieci. Gości przyjeżdżają również dla różnego przedziału wiekowego. Dlatego, że my jesteśmy teatrem, który nie działa tylko dla jakiejś jednej grupy docelowej. Tak naprawdę każdy może coś dla siebie znaleźć. No, chociażby nawet taniec. Przychodzą i małe dzieci z podstawówki na taniec, a przychodzą również dorośli na kurs tańca. Tak samo jest i w naszej grupie teatralnej, na kabarecie. Przedział wiekowy to można powiedzieć, że było 30, 55 lat taki przedział wiekowy, a na bajkę dla dzieci przyszli młodzi rodzice z małymi dziećmi. Więc u nas nie ma przedziału wiekowego. Teraz jesteśmy w trakcie przygotowywania nowej premiery. Bierzemy się za naszego pisarza Fredrę. Chcemy wystawić Fredrę w kotłowni. Premiera prawdopodobnie na początku przyszłego roku. To jest taki najbliższy plan do realizacji. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę Wam wielu dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A Państwa zapraszam do oglądania kolejnych wywiadów przygotowanych wspólnie z restauracją Tandem.